Dzień dobry. Poseł Eugeniusz Kłopotek, PSL, kandydat do Parlamentu Europejskiego, jedynka na liście numer 9 w Bydgoszczy. Dzień dobry. Jestem pełen uśmiechu. Taka fajna muzyka. My tu mus, musimy o polityce. No właśnie, taka fajna muzyka. Co pan zrobi jeszcze jest tydzień do końca kampanii? Może pan do tej muzyki na przykład nagrać jakiś spot, zatańczyć, zaśpiewać? Może pan się przejść z gęsią w Bydgoszczy w tle, tak, tle, po, po głównej ulicy? Tak, możliwości. Gęś gościła niedawno w Bydgoszczy, bo była taka fajna impreza pod tytułem Dywany Bydgoskie, gdzie Wyspa Młyńska była usłana kwiatami tulipana, a gąski też były. Natomiast już zupełnie tak na poważnie, naprawdę, ja już się nie chcę wpisywać. Ja już tylko się modlę i błagam o to, żeby już było po 25 maja, bo to, co wyprawiają niektórzy politycy i media się też nie, nie, niektóre w to wpisują. No naprawdę, Polacy nie są, jak to się mówi, już byle czym futrowani. O. Kandydaci znęcają się nad polską demokracją. Tak wczoraj mówił prezes PSL, wicepremier Janusz Piechociński. Zgadza się pan, ale, rozumiem. Ale, ależ ma absolutną rację. Ja nie, nie słyszałem tej wypowiedzi do końca. Ja tylko teraz oczywiście o tym ale pani. Ale mówi o mówienie. O, kampanii, o tak, kampanii. naprawdę, to są naprawdę poważne wybory. To są ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. A my sobie, a przynajmniej wielu z nas, robi sobie. <laughs> A kto sobie najbardziej robi? <laughs> Mówiąc szczerze, ci najwięksi i ci, którzy walczą o próg. Nie. My się w takie rzeczy nie bawimy ale jako wy, polskie wy też, strony. Wy też troszkę walczycie o próg. Ależ nie, my, ja wiem, że my jesteśmy tam nieraz na granicy progu, nieraz trochę po, na ogół trochę powyżej, ale generalnie rzecz biorąc ja jestem spokojny nawet w, po tych spotkaniach, a wielu spotkaniach ja jestem wyjątkowo spokojny o wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaczynam Zaczynam rzeczywiście wierzyć mojemu szefowi, liderowi, że być może będzie to 10%. Aż tak. tak bo... no, a sondaże są bardzo niełaskawe dla Was. Nie Jak, ma... się pan czuje? Jak się Pan czuje w takiej sytuacji, w której Janusz Korwin-Mikke i jego nowa prawica wyprzedza PSL i to już w niejednym sondażu? Ma Pani rację, że w dwóch czy trzech sondażach tak się zdarzyło. Jest to coś nowego, jest to coś być może dla niektórych bardziej świeżego, tak jak niedawno był Palikot, ale to nie jest nasz y, konkurent polityczny, także ja się tym w ogóle nie przejmuję. Pan ale... mówi bardziej świeżego, a może po prostu te partie tak zwane mainstreamowe są nieświeże, bardzo nieświeże, <laughs> że tak powiem, znieświeżone wręcz dla ja, ja części mówię wyborców. Tak jak poprzednio. Część wyborców zdegustowana w ogóle polityką na przekór y, tym. Starym, długotrwałym partią postanowiła zagłosować na palikota. Tak teraz, gdzie ich palikot rozczarował, chcą zagłosować na korwinamikę, ale czy tak rzeczywiście zrobią przy urnach, tego jeszcze dzisiaj nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Ale jest to rzeczywiście coś ciekawego. No, coś ciekawego i sukces jest już pierwszy, ponieważ nowa prawica ma jednego posła, ponieważ do partii przy no no, Przemysław przemysła no, no, już nie będziemy się <laughs> y, pastwić nad Wiplerem, dajcie spokój. Ale ja nie chciałam się pastwić. To pan, nie, pan nie, się no. chciał pastwić. Jak nie. pan mówi Wipler, to od razu się panu kojarzy z pastwieniem się, tak? Ale tak, no przecież już chłop przeszedł tyle, także dajmy mu spokój. A kończy się czas Janusza Palikota? Wydaje mi się, że ma bardzo poważny problem. Ja oczywiście nie będę tego żałował, bo, bo to, co on wprowadził do życia politycznego, kiedy wyszedł z Platformy Obywatelskiej, to, w mojej ocenie, jest nie do przyjęcia. I... No ale trudno. Ale ostat... Od tego są wyborcy. Ostatnio nazwał Czterech Księży, w tym trzech biskupów, pedofilami i nawet Sejmowy Zespół przeciw... przeciwdziałający się ateizacji Polski. Mówi o delegalizacji społecznej, bo prawnej nie można dokonać. czy znaczy, delega, delegalizacja społeczna miałaby polegać na tym, żeby po prostu dać czerwoną kartkę palikotowi w najbliższych wyborach. Ale wydaje mi się, że również to jest kwestia chyba jednak i sprawy karnej. No właśnie, mhm. i, i są zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na szerzeniu nienawiści. Czy znaczy, ja powiem jeszcze inaczej, że no, jest takie powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta i w tym przypadku chyba mamy z tym do czynienia. Idzie po prostu już, już nawet nie po bandzie, przekroczył wszel wszelkie granice, ale szkoda słów po prostu. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia o Aleksandrze Kwaśniewskim. No i pan powiedział: Zniezmaczony y jest. Y cytuję: Dał ciała. Tak, jestem zniesmaczony. Wydawało mi się jednak, żeby człowiek, który był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który również w tym odbiorze zewnętrznym, zagranicznym, ma jakoś dosyć dużą pozycję. Mało tego też, był często emisariuszem na, na Ukrainę, żeby ewentualnie tam ten system demokratyczny powoli, powoli wprowadzać. A nagle się okazuje, że pracuje u jednego z tych oligarchów, no i zarabia duże pieniądze, ale pieniądze jeszcze jak ja słyszę... No tak, ale jeden z tych oligarchów ma największe szanse być prezydentem e, Ukrainy 25 maja wybory wtedy, kiedy europejskie. No i jakoś zachód nie grzmi, że oligarcha też był w rządzie Azarowa. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, sprawa jest dla mnie dwuznaczna i ja jestem trochę zniesmaczony. Kiedy się o tym dowiedziałem, że, że nasz prezydent właśnie stamtąd bierze kasę. Nie? No jakoś tak mi to nie pasuje. I będzie brał, tak dzisiaj mówił rano w tvn 24 że nie wycofa się z tego przedsięwzięcia. Jego oczywiście wola, natomiast niewątpliwie jest to również uderzenie w twój ruch palikota, nie? Ty przed tymi wyborami. Panie pośle, <laughs> politycy PSL-u nie wybierają się sprawdzać stanu wałów. Powiem, powiem pani w ten sposób, że tego czego strasznie nie lubię, jeżeli gdzieś pojawia się nieszczęście. Tu na szczęście jeszcze tego nieszczęścia nie ma, ale może być. I wtedy politycy próbują to wykorzystywać dla własnych, egoistycznych celów politycznych. Tego strasznie nienawidzę. To już lepiej, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja jest, to łopaty w, w ręce i do roboty i pójść pomóc a nie jeździć, pokazywać się i jeden na drugiego naskakiwać. Mi się to źle kojarzy wszystko. No to, że nawet jakby wzięli łopaty, to tym bardziej by byli pokazywani przez wszystkie telewizje. Ale wie ja pani, taki... jeżeli by autentycznie pomogli, chociażby przy budowaniu wałów, przy y, kładzeniu tych worków y, z piaskiem, proszę bardzo. No dobrze, to, PSL... to jeszcze bym to usprawiedliwiał. Ale jechać oczywiście, kamery zaraz za nimi i jeden na drugiego nas skakuje, bez sensu to jest zupełnie. To może politycy PSL powinni z łopatami tam się udać. No Nie będziemy się tutaj prześcigać, ale jeśli ja mogę panią o jednym zapewnić. Jeśli byłaby rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna, że trzeba ratować mienie, dobytek ludzi, to niewątpliwie naszych ludzi nie zabraknie. Panie pośle, wczoraj obecni i byli posłowie stronnictwa podsumowali zasługi PSL-u, nie wiem, czy, czy tylko zasługi, w ogóle działalność PSL-u w ostatnich 25 latach, w 25 latach wolnej Polski było się czym pochwalić? Jest się czym pochwalić? Ja myślę, że... <laughs> Przepraszam, ale to jest efekt tej pogody nieciekawej. No, pan to już kolejny mój gość, który strasznie chrząka. No niestety tak. <laughs> Może też i na politykę chrząka, ale wracając do tego pytania, wydaje mi się, wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że kto jak kto, ale jeśli mówimy o formacjach politycznych minionego 25-lecia, to naprawdę ciepłe słowa należą się Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ja wiem, że to jest moja partia, zawsze będę, jak to się mówi, każda pliszka swojego nakwali. Ale po pierwsze, nigdy nie byliśmy skrajni. Zawsze staraliśmy się szukać kompromisów. Mało tego, to nie kto inny, tylko przy naszej pomocy ten rząd został po wyborach utworzony, myślę tutaj o rządzie pana premiera Mazowieckiego. A wcześniej przy waszej pomocy inny rząd, lewicowy. A, ale kiedy? No jak to kiedy? No nie byliście w koalicji z SLD? A... No, ale to później też byliśmy, nie? No, to? no tak, ale jeszcze raz podkreślam: Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią środka, nie jest partią skrajną. W systemie demokratycznym, gdzie Polacy powiedzieli dość hegemonii jednej partii, gdzie zawsze trzeba szukać y, ty, tego drugiego partnera, Polskie Stronnictwo Ludowe jest dobrym partnerem, bo jest przewidywalnym partnerem. I proszę zauważyć, pomimo różnych sondaży, jednak przez 25 lat jesteśmy, jako jedyna partia nie zmieniliśmy szyldu ani nazwy i będziemy tak ciągnąć jako Polskie Stronnictwo Ludowe drugą setkę. A czego PSL nie zrobiło, a mogło? Albo, a, albo co zrobiło, a nie powinno? Ja powiem inaczej. Każda partia polityczna ma jakiś określony program. W tym programie, później, kiedy oczywiście ma ten mandat do sprawowania władzy bądź współwładzy, chce go realizować, ale też musi poszukać kompromisu, no bo na przykład druga strona, z którą się umawia, ma nieco inne spojrzenie. Ale w wielu przypadkach, w wielu przypadkach, dzięki polskiemu stronnictwu ludowemu, chociażby w obszarze wsi, ale nie tylko, można mówić, że nie było tak źle. Oczywiście, PiS na przykład dzisiaj to strasznie nas atakuje. No. No ja już nie będę wytykał Pisowi, gdzie w latach dwa, chociażby 2005-2007 miał do współpracy samoobronę i wydawało się jeszcze w opozycji było PSL, że nie ma silniejszego lobby rolniczego, a tymczasem po dwóch latach rządzenia Pis przegrał wybory, a y, samoobrona w ogóle nie weszła do sejmu, a więc jednak ludzie mimo wszystko, pomimo krytyki, która również nas spotyka, mnie też za naszą politykę jednak jeszcze ufają polskiemu stronnictwu ludowemu, a to Gdyby pani mnie zapytała. Ale jeszcze nie zapytam, o, o co mam. Nie, powiedzieć? bo już pa, bo w tym pierwszym pytaniu to było też, a czego nie zrobiło. Ja powiem tak. My, chyba, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, moi koledzy nie wszyscy się ze mną zgadzają, popełniamy jeden błąd. My w naszym programie chcemy wszystkim zrobić po troszeczku dobrze. A ja uważam jak a chcesz trzeba zrobić dobrze. A ja mówię tak, a, je, a ja uważam, że jeżeli chcesz zrobić wszystkim dobrze, to znaczy że nikomu nie zrobisz dobrze. Są trzy obszary, na których powinno koncentrować się polskie stronnictwo ludowe, bo tam rzeczywiście jest jeszcze możliwość powal powalczenia. Pierwszy obszar to jest oczywiście wieś i nowoczesne nasze polskie rolnictwo, stąd również to hasło nowoczesność. Drugi taki obszar, to jest wszystko to, co jest związa związane z samorządem lokalnym, a więc z tą Polską na prowincji i trzeci obszar. To są małe i średnie polskie firmy i dobrze, że mamy wicepremiera i poprzednio i teraz ministra gospodarki, ale jeszcze w tym obszarze jest wiele do zrobienia. Chodzi o to, żeby ten polski mały i średni przedsiębiorca utożsamiał się z polskim stronnictwem ludowym, że to jest jego zaplecze polityczne. No dobrze, tu jeszcze a... trochę pracy potrzeba. A PSL <laughs> mogło zapobiec embargu na wieprzowinę, e, mogło zapobiec podkręceniu norm dla Wędzonek. Spokojnie, spokojnie. mogło wynegocjować wyższe, a może nawet równe dopłaty dla rolników. Wie, wie pani co? Po pierwsze. Jeżeli można by było zrobić wszystko, to trzeba mieć zdecydowaną większość w polskim parlamencie, również większość konstytucyjną. Niestety mamy tyle mandatów, ile mamy, i nie jesteśmy w stanie tego przeforsować, bo trzeba, mówię, znaleźć jeszcze partnerów do tego. Po drugie, no, jeżeli to... chodzi o dopłaty. Ale te, to jest tak. to były europejskie. Tak, ale teraz tak. Jeżeli chodzi o dopłaty, to proszę przypomnieć sobie w Kopenhadze dzięki twardej, jednoznacznej postawie Kalinowskiego, bo Miller z Kwaśniewskim chcieli już odpuścić i tak te dopłaty były. Dwukrotnie większy niż proponowano nam na stole położyć. Mało tego, przez te wszystkie lata naprawdę nie narzekajmy. Oczywiście, żeby mieć równe dopłaty, to ci, którzy więcej do budżetu unijnego dają, muszą się na to zgodzić. No co mamy zrobić? Co czasnąć drzwiami i wyjść, tak jak to kiedyś Jurgiel zrobił? Panie pośle, a jeśli Janusz Piechociński stanie przed ludowcami po wyborach, jeśli wynik nie będzie. Zadowalający, to co wtedy z nim będzie? Zostanie odwołany? Nie wiem, co oznacza według Pani wynik niezadowalający. Niezadowalający to jest przede wszystkim taki oczywisty niezadowalający. No to jest, nie dostanie się do Parlamentu Europejskiego. Nie ma takiej opcji. Ja jestem o tym absolutnie przekonany, że próg wyborczy będzie przekroczony, a naszym planem minimum to jest utrzymanie obecnego stanu posiadania, czyli cztery mandaty eurodeputowanego. Ja jednak mówię po cichu, wierzę, że będzie trochę więcej. A jak będzie, będą trzy mandaty, to będzie po <laughs> Pożyjemy, zobaczymy. Ja jeszcze raz podkre podkreślam jedną rzecz. Taką gigantyczną robotę, jaką wykonuje w tej chwili, znaczy w tej chwili od wyboru na szefa partii piechociński, to żaden z nas, nawet najsilniejszy konie, jest w stanie wykonać. Ja, ja się dziwię. I nie robi tego na kolanach. Jeszcze, już nie robi tego na pewno na kolanach, tak jak to Waldemar Pawlak mówił. Nie Ale ja mówię, podziwiam go, skąd on bierze tyle siły. Dziękuję. Z Piaseczna. Z Piaseczna. <laughs> z grzybków. <laughs> Dziękuję bardzo, Eugeniusz. Kłopotek. Pozdrawiam PSL. serdecznie i do zobaczenia 25. przy urnach wyborczych. Beata Mchniewicz, dziękuję.